przepraszam za kraj, bo innego rozumnego chyba dobrze są podbiegłem, bo bym nie wiedział. Dobra. No aż tak stwierdziłem. Ja akurat tu zostałem po pechach. Nie, ale faktycznie robię to starsze. 42 Na każdej osi mamy silnik elektryczny. To jest nastawnik jazdy, za pomocą którego zwiększamy prędkość obrotową silnika spalinowego, produkująca większy prąd. I cała szafa elektryczna, cała elektryka powoduje, są różnego rodzaju styczniki, przekierowują prąd odpowiednio na silniki trakcyjne. Kran hamulcowy, który służy do hamowania całego składu, a to jest kran do hamowania tylko i wyłącznie lokomotywy. Jaką prędkość osiąga, czy moc? Konstrukcyjna prędkość tej lokomotywy jest to 120 km na godzinę i dzisiaj się poruszamy z prędkościami do 80 na godzinę. I? Ze względu na warunki techniczne linii. Tak jak tu widać wskazania, obrotomierz, mamy woltomierz baterii, amperomierz baterii, woltomierz silników trakcyjnych, amperomierz silników trakcyjnych. Temperatura wody, oleju, ciśnienie oleju. Czy takich lokomotyw obecnie jest jeszcze kilka, sporo, czy też to już jest taki unikat? Tych lokomotyw jest jeszcze sporo, ale ogólnie w stanie nieczynnym, odstawionych na bocznicach. Czynna jeszcze jest jedna, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. Aha. I we
we Wrocławiu uruchamia się również jeszcze historyczna lokomotywa o numerze 079. To jaką trasę dzisiaj robicie? No dzisiaj z Kutna przez Płock, Sierpc, tutaj do Brodnicy, jeszcze jedziemy do Grudziądza, do Laskowic, Wierzchucin, a kończymy w Gdańsku.